Aleksandr Łukaszenka nie jest wieczny. Tutaj już biologia nieuchronnie przymusza do pewnych zmian na Białorusi. Natomiast pytanie, w którą stronę te zmiany pójdą, ponieważ tam tak naprawdę nie jest wykluczone, że nawet jeżeli władza Aleksandra Łukaszenki zostanie obalona, to że zostanie zastąpiony jakimś innym nominatem kremlowskim, i co zresztą z perspektywy Moskwy byłoby może nawet pożądane.